9 miesięcy temu. Prezentowałem Wam Renault Austral, który był wtedy nowym modelem na rynku i dostępny był tylko w wersji 140 lub 160-konnej z miękką hybrydą. I powiedziałem wtedy, że to jest jedno z najlepszych Renault ostatnich lat. Dziś na testy przyjechała pełna hybryda, mamy tu już 200 koni. Pytanie tylko, czy na pewno to jest lepszy wybór. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Być może część z Was zastanawia się, że skoro powiedziałem, że dostałem tutaj więcej koni, mam tutaj pełną hybrydę, to jak w ogóle mogę rozważać i rozmyślać, czy to jest lepszy Austral niż ten poprzedni, czyli ten słabszy. Ale za chwilę Wam to tłumaczę, bo ta sprawa wcale nie jest taka oczywista. I za chwilę do tego przechodzimy, jeszcze tylko słowo na temat partnera dzisiejszego odcinka. A jest nim Car Vertical, czyli serwis, w którym sprawdzicie historię używanego samochodu, którym jesteście zainteresowani. No i rzućmy sobie okiem może nie na Australa, ale na tego Koleosa. Zaczynamy od uszkodzeń i jak widzimy coś tutaj było, szacowany koszt takiej naprawy to między 22 a 42 tysiące złotych, ale patrzcie na to. Sprawdzamy stan licznika kilometrów i tak, 233, potem 186, 273, potem 182, a na końcu 179. Kto zainteresowany byłby taką ściemą? Dodatkowo w raporcie możecie sobie sprawdzić zdjęcia takiego samochodu. Możecie sprawdzić specyfikację, wyposażenie i wiele innych rzeczy. I pamiętajcie też, że pobierając raport z linka, którego macie w opisie do tego filmu, zrobicie to 10% taniej. Także działajcie, oszczędzajcie, uważajcie, a my wracamy do testu. No dobra, słuchajcie, ja w poprzednim teście trochę narzekałem na to, że do wcale nie małego samochodu, bo jakby nie patrzeć, to jest jednak SUV, dostałem silnik, który miał co prawda 4 cylindry, ale miał pojemność 1,4. Mogliśmy tam mieć 140 czy 160 koni, dokładnie 158, ale no sami przyznacie, że nie są to jakieś wartości oszałamiające. 1,3. Nie za dużo? No to zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tu silnik benzynowy, tym razem o pojemności 1,2, dysponujący 3 cylindrami. Moc tej jednostki to 130 koni mechanicznych, a maksymalna moc systemowa całego układu hybrydowego to 199 koni mechanicznych. Moment obrotowy, jakim dysponuje taka hybryda, to 205 Nm. Austral w tej specyfikacji rozpędzi się maksymalnie do 175 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 8,4 sekundy. Dodam jeszcze tylko dla pełnej informacji, że mamy tutaj skrzynię automatyczną, ale to nie jest bezstopniowe CVT, tak jak poprzednio. To jest skrzynia Multimode, tak to nazywa Renault, ale o niej powiemy sobie więcej trochę później. Teraz zaglądamy do bagażnika. A ten dysponuje pojemnością 555 dm3 w wersji z tylną kanapą przesuwaną. Natomiast jeśli ta kanapa będzie stała, to decymetrów będzie 430. No i zostaje nam jeszcze miejsce na kanapie. Przypomnę, że mam 182 cm wzrostu i dla mnie tutaj miejsca jest naprawdę bardzo dużo. Nie uderzam w fotel kierowcy, ale mała gwiazdka. Nie jest mi tak łatwo schować stopy pod siedzisko tego fotela. Ale poza tym jest super, tym bardziej, że tunel przed kanapą jest naprawdę bardzo mały. No i zobaczcie nad głową, miejsca mam tutaj bardzo dużo, mimo też bardzo dużego dachu panoramicznego. A jak poradził sobie nasz 192-centymetrowy Grzegorz, siedzący sam za sobą? Pokazuje, że tak średnio, ale jednak nie uderza kolanami w fotel kierowcy i nad głową tego miejsca też troszkę się znalazło. Ale przeskakujemy na fajniejsze miejsce, czyli na fotel kierowcy. Nie będę tutaj spędzał bardzo dużo czasu, ponieważ ja to wszystko już omówiłem. To jest taki sam Austral, jak testowałem te 9 miesięcy temu, więc jeśli ktoś nie widział, to polecam tamten materiał, ale tak szybciutko. Przede wszystkim mamy tutaj ogromny ekran. Może to nie jest ogromny w standardach Mercedesa, no bo jeszcze nie jest aż tak, ale on ma 12 cali. Ja pamiętam czasy, kiedy miałem 14-calowy monitor do gier, więc 12 cali, hello. Przy czym rozmiar rozmiarem, ale jakość tego ekranu to jest coś, co robi tutaj naprawdę robotę i robi wrażenie na każdym, kto tutaj wsiądzie. Jak przełączymy sobie na przykład na takie wskazanie, to jest naprawdę jakość najlepszych smartfonów. To jest naprawdę jeden z elementów wow w tym samochodzie i też podoba mi się, że mamy tutaj wgrane aplikacje Google'a.
Mamy sklep Play, możemy sobie pościągać aplikacje, z których korzystamy, zalogować się na przykład do Spotify'a, czy właśnie do map i nawet bez konieczności parowania telefonu, to tutaj wszystko będziemy mieli. Przykładowo rozładowuje Wam się telefon, a mapę macie cały czas. Kolejny plus, jak ustawicie sobie na tej nawigacji od Google'a jakiś adres, to wskazania będą Wam się wyświetlać też na head-upie, który swoją drogą też jest fantastyczny. Jest przede wszystkim bardzo prosty, nie jakiś 3D, ja ten head-up bardzo lubię. No i oczywiście muszę wspomnieć jeszcze o obsłudze klimatyzacji, która przy tak wielkim ekranie może wydawać się, że będzie w pełni dotykowa, a na szczęście tak nie jest. Co prawda, jeśli chcielibyśmy sobie włączyć takie rzeczy jak na przykład ogrzewanie fotela, ogrzewanie kierownicy, ogrzewanie przedniej szyby, które też tutaj jest, to już musimy to zrobić dotykowo, ale sama klimatyzacja, cieplej, zimniej, zmiana kierunków nawiewu, zmiana siły nawiewu obsługiwana jest przy pomocy tych przycisków, bo chyba tak trzeba to nazwać, także to mi się bardzo podoba. Słowo też odnośnie ogrzewania przedniej szyby. Jak się przypatrzycie, to widać tutaj te druciki, tak to nazwijmy, ale je widać bardzo delikatnie. No i słowo należy się też fotelom. To jest samochód francuski, więc myślę, że większość z nas spodziewa się foteli wygodnych i dokładnie takie one są. Fajnie, że mamy tutaj masaż, tylko że to jest masaż jedynie dla kierowcy. U pasażera tego nie mam, także niestety, ale to co najważniejsze, te fotele po jakiejś dłuższej trasie w ogóle nie męczą, siedzi się tutaj bardzo przyjemnie, nie bolą plecy, jest dosyć duża możliwość regulacji, także fotele mi się naprawdę podobają. To co z kolei może podobać się mniej, albo może nie spodobać się wszystkim, to coś, czyli taka pływająca konsola, tak to może nazwijmy. To jest fajne, bo jak sobie przesuniemy to do przodu, to na pewno łatwiej korzystać z tych przycisków, tylko że ja to też chyba mówiłem poprzednio. Jak na przykład włożycie sobie tutaj kawę, no to ciężej będzie wyjąć coś, co będzie schowane tu. Z kolei jak tutaj będzie coś większego, no to nie schowacie kawy, więc ja widzę taki minus. On się rzuca w oczy właśnie gdzieś przy dłuższych podróżach, ale ogólnie to jest coś takiego innego i myślę, że ciekawego. No ale dobra, przejdźmy do tego, co w tym samochodzie, w tym konkretnym modelu jest tak naprawdę najważniejsze i oczywiście chodzi o silnik, a w zasadzie o cały napęd. Tak jak słyszeliście wcześniej, mamy tu 200 koni, mamy tu pełną hybrydę, ale mamy też 3 cylindry i nieduży silniczek benzynowy o pojemności 1,2. Jak to się sprawuje na co dzień, jak to się sprawuje w jeździe, jak to się sprawuje na przykład na trasie? No i przede wszystkim ile to pali, bo tutaj musimy szukać sensu hybrydy. To ja powiem tak, przez to, że Renault skonstruowało ten napęd w taki sposób, że silnik benzynowy może na przykład pełnić rolę generatora, i co prawda wtedy spalanie tej jednostki to będzie kilkanaście litrów, a może nawet 20, ale może naładować baterię i przez to, na przykład w mieście, bardzo dużo czasu możemy jeździć na silniku elektrycznym. Czyli w sumie dokładnie tak, jak powinno być w hybrydzie. Dzięki temu spalanie też może być naprawdę na fantastycznym poziomie. Mnie się udawało mimo zimy, mimo mrozów, spalać tym samochodem w Warszawie 6 litrów. Może to nie są takie wartości, jak na przykład w Toyocie CHR, ale pamiętajcie, mamy po minus kilkanaście stopni, to nie są dobre warunki do jazdy o kropelce. Ale z drugiej strony, szczególnie jak ktoś się postara, to można, da się. I może jak jestem w tym miejscu, to rozwinę. Ja na takich drogach podmiejskich, takich do 90 na godzinę, uzyskiwałem spalanie na poziomie 5 litrów, 5,5. Z kolei na szybszych trasach wyglądało to tak, że na ekspresówce spalałem około 7 litrów, na autostradzie 8, może nawet troszkę więcej. Wiadomo, autostrada to nie jest żywioł hybryd, one lepiej czują się w mieście, tak też było tutaj. Ale jakie ja mam ogólne zastrzeżenie do tego samochodu w tej wersji z tym napędem? O ile jazda na silniku elektrycznym jest bardzo płynna, przez co jest bardzo przyjemna, to często podczas włączania się silnika spalinowego, silnika benzynowego, może nie przy jakichś wolnych startach, ale jeśli chcemy pojeździć troszkę dynamiczniej, to bardzo czuć te trzy cylindry. Je słychać w środku, bardzo też słychać na zewnątrz, na co zwróciłem uwagę nagrywając ten samochód. I to jest taka rzecz tutaj troszkę niepasująca. 1, 2, 3 cylindry to jest to, co mi się gryzie z całym tym samochodem, który pod wieloma aspektami, i mówię tutaj o napędzie, jest naprawdę fantastyczny. Ale to jest coś, co jednak mi tutaj czasem przeszkadzało. I też skrzynia. Ta skrzynia do dosyć powolnej jazdy jest super. To jest taka skrzynia, której budowy ja tłumaczył nie będę, bo chyba nikt tego nie rozumie. Tak jak tłumaczy to Renault, mamy tutaj chyba 4 przełożenia dla silnika spalinowego, mamy przełożenia dla silnika elektrycznego, w sumie tych kombinacji może być kilkanaście. Praktyczny aspekt, praktyczny wymiar jest taki, że przy wolnej czy takiej spokojnej jeździe ta skrzynia działa super. Nic tutaj nie szarpie, jest bardzo dobrze, ale znowu, mamy 200 koni, więc jak będziemy chcieli tym samochodem pojeździć troszkę szybciej, to jest różnie. Ona, macie takie wrażenie, jakby troszkę się czasem potrafiła zgubić, tak jakbyście też czasem nie jechali na tym biegu, na którym chcielibyście jechać, albo na którym powinniście jechać. Do normalnej jazdy, w sumie ten samochód jest do normalnej jazdy, skrzynia super, ale dynamicznej tak różnie. Jaki zatem możemy wyciągnąć wniosek po tym wszystkim, co powiedziałem?
Renault Austral, mimo mocniejszego silnika, bo już nie 140 koni czy też 160, ale już koni 200, to mimo tej całkiem sporej mocy cały czas pozostaje samochodem do spokojnej, codziennej jazdy i powstaje tutaj pytanie, czy na pewno warto za te 200 koni dopłacać. Ale o tym może na końcu, jak już podam ceny, jeszcze kilka ważnych informacji. Wyciszenie. I tutaj mamy w sumie dość podobnie jak przy poprzednio testowanym modelu. Gdzieś do 100-110 na godzinę jest tutaj naprawdę dobrze, ale taka jazda z prędkościami autostradowymi, gdzieś 140 na godzinę, no to już słychać tutaj opory powietrza, szczególnie gdzieś tutaj. Słychać silnik, to nie jest na pewno najlepiej wyciszony samochód, ale też, bądźmy szczerzy, nie jest tutaj źle. Jeździłem też oczywiście w nocy i podoba mi się działanie świateł matrycowych. Nie zdarzało mi się, żeby ktoś migał, żeby pokazywał, że reflektory nie wycięły tego samochodu z naprzeciwka, więc tutaj byłem naprawdę zadowolony, a co do samej jakości oświetlenia też jest bardzo dobrze. No i w ogóle podoba mi się bardzo, jak wyglądają światła w tym samochodzie. Te przechodzące kierunki, ten fajny kształt z przodu, też fajny kształt z tyłu. Naprawdę oświetlenie tego samochodu wizualnie, pod takim kątem wizualnym, robi robotę. No i trzeba powiedzieć też słowo odnośnie zawieszenia, bo to jest też coś, co może Was zaskoczyć. Tym bardziej, jeśli spodziewacie się, że francuski samochód, więc będzie tutaj bardzo miękko. Zaznaczę, ja mam tutaj 20-calowe koła, więc to też na pewno wpływa na mój odbiór i to bardzo, ale to wcale nie jest bardzo miękki samochód. Nazwę to zawieszenie komfortowym, ale szczególnie gdzieś tam na krótkich, poprzecznych nierównościach da się poczuć, że ono ma taki charakter troszkę sztywny. I to słychać, i to też czuć. Ja na przykład to bardzo lubię i to bardzo cenię, bo ja nie lubię takich pływających zawieszeń, a na pewno nie w każdym samochodzie. No ale jeśli jesteście fanami takiego, że tak powiem, oldschoolowego zawieszenia francuskiego samochodu, to to wcale może nie być model dla Was. I zanim do ceny jeszcze jedna rzecz. Jeśli ktoś przechodzi koło tego samochodu, na przykład w salonie, i dojrzał taką tabliczkę z napisem 4Control. Ucieszył się, bo mamy zimę i mamy tutaj napęd na 4 koła. No to wyprowadzam z błędu. To nie jest oznaczenie napędu na 4 koła, bo takiego napędu w Australu mieć w ogóle nie możemy. Swoją ścieżką ja tego trochę nie rozumiem, bo to jest jednak SUV. A jeśli robimy SUVa, to napęd na 4 koła przynajmniej w opcji być powinien. Ale to jest moje zdanie. Czym natomiast jest, czy co oznacza ten napis 4Control? Ano jest to oznaczenie, że w tym samochodzie mamy układ 4 kół skrętnych. Jest to dodatkowy pakiet za 7000 zł. Pakiet, ponieważ razem z tylnymi skrętnymi kołami dostajemy z tyłu zawieszenie wielowahaczowe. Jak to natomiast działa? Ano tak, że zawracanie tym samochodem to jest po prostu bajka. Ja jak w niego wsiadłem i właśnie zawróciłem, to wręcz nie byłem w stanie w to uwierzyć, co ten samochód robi. Może nawet zróbmy to teraz. Ja w tym miejscu zdecydowaną większością samochodów nie jestem w stanie tego zrobić, a patrzcie. Muszę to robić na przynajmniej 2 razy. Tutaj nie ma z tym problemu. Co więcej, możemy sobie to regulować. I ktoś może zapytać, po co to regulować. Ale ma to sens, bo powiem Wam, że przyzwyczajając się do takiej naprawdę maksymalnej zwrotności tego samochodu i potem siądziecie w jakiś, nazwijmy to normalny samochód, czyli tak jak ma większość, to można się zdziwić. Bo też co ciekawe, tej zwrotności nie czuć tylko w momentach, kiedy zawracamy, ale w zasadzie każde skręcanie, tak jak będę tutaj skręcał pod kątem 90 stopni, to żeby nie było tak, że będziecie te zakręty brać zbyt ciasno, będziecie gdzieś, nie wiem, wjeżdżać w krawężniki, trzeba się do tego przyzwyczaić, ale to jest coś fantastycznego i ja za to na 100% bym dopłacił. Nie wiem natomiast, czy dopłaciłbym do systemu audio, bo on kosztuje 4,5 tysiąca złotych. To jest audio marki Harman Kardon, którą ja bardzo lubię. Gra całkiem dobrze, ale czy warte jest prawie 5 tysięcy? Ocencie to sami. Ja pewny nie jestem. Dodam, że naprawdę uwielbiam bezkluczykowy system dostępu stosowany przez Renault, gdzie po prostu podchodzimy do samochodu, nie robimy nic, wsiadamy i tak samo przy wysiadaniu, po prostu od auta odchodzimy, to się zamyka. Jeszcze nie zdarzyło mi się, aby mnie to zawiodło, nawet w bardzo mroźną zimę. No ale dobra, żebyście mieli już pełny obraz tego samochodu, zadajmy w końcu to pytanie, czyli ile takie cacko kosztuje? Ceny Australa z roku produkcji 2024 startują z poziomu 135 900 zł za miękką hybrydę o mocy 140 koni. Chętni na 160 koni z automatem muszą przygotować minimum 158 900 zł, a prezentowany dziś E-Tech Full Hybrid 200 to minimum 173 900 zł za wersję Techno, druga wersja Iconic to 188 900 zł, a cennik zamyka Iconic Esprit Alpine za 195 900 zł.
Warto zaznaczyć, że pełna hybryda w stosunku do miękkiej o mocy 160 koni wymaga dopłaty 15 tysięcy złotych. No i dobra, to wiecie już, na czym stoimy i zostaje pytanie, czy warto dopłacić 15 tysięcy złotych do tej pełnej hybrydy w odniesieniu do wersji 160-konnej. Ja powiem Wam szczerze, że do końca pewny nie jestem. To może nie jest jakaś ogromna dopłata, ale w tamtym samochodzie trochę przeszkadzało mi, jak ten samochód ruszał, ale to można było zniwelować po prostu wyłączając start-stop. Bo mimo tego, że to była miękka hybryda, no to działało to tak sobie. Ale tutaj ten dźwięk trzycylindrowej jednostki, charakter działania tej trzycylindrowej jednostki mnie trochę odrzuca. Ja po prostu nie przepadam, delikatnie mówiąc, za trzycylindrowymi silnikami, a tam mimo, że mamy 1.3, to może nie jest jakaś duża różnica, ale tam były 4 cylindry. I ja wcale nie jestem pewny, że tutaj mimo tych 200 koni jeździ mi się przyjemniej, bo ja tych 200 koni i tak praktycznie nigdy nie wykorzystuję. To nie jest samochód do bardzo dynamicznej jazdy, do skręcania. To jest rodzinne auto. Ma być nam tutaj wygodnie, mamy wygodnie przewieźć dziecko, żonę, pasażerów, dojechać do pracy, pojechać na wakacje, spakować się, a nie myśleć o jakichś sportowych doznaniach. Także jestem ciekawy, co Wy na ten temat myślicie, czy Wy byście dopłacili te 15 tysięcy do pełnej hybrydy ze świadomością, że dopłacacie też za 3 cylindry. Dajcie znać, pogadajmy sobie w komentarzach, co o tym myślicie, czyli o całkiem fajnym napędzie, ale już przy wykorzystaniu 3 cylindrów. Czekam na Wasze opinie. Jeśli macie sekundę i Wam się chce, to oceńcie ten materiał, to mi się naprawdę bardzo przydaje. Bardzo dziękuję za wszystkie dotychczasowe oceny i naprawdę bardzo je doceniam. A jeśli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów, to kanał sobie zasubskrybujcie i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!